Dobra, jedziemy. Jak widzieliście w tytule, zobaczcie na tamę Bobru. O, bocian. Co on tutaj robi? Czyli ewidentnie wiosna. Nie wiem, czy kamerka jest dobrze ustawiona, bo ładuje ostro po oczach. Słoneczko już zachodzi. Teraz zaczną się troszeczkę częściej filmiki pokazywać ze względu takiego, że jest zmiana czasu. Teraz się zacznie troszeczkę więcej jazdy pokazywać. No po prostu będzie czas na to, nie? Troszeczkę tak samo mi plany pokrzyżował ten cały wirus, bo miałem jechać 30 oglądać i teraz nawet szkoda ryzykować 30 tysięcy złotych kary. Więc pojedziemy tędy? Pojedziemy przez Naaszę. Szkoda mi po prostu kasy, nie? Dostanę karę 30 tysięcy i co wtedy? Za 30 tysięcy jaki traktor bym kupił i odszedł? Całe do tego. No i jak mówiłem kiedyś, jak kupię traktor, będę kupywał narzędzia, maszyny rolnicze. Zresztą kupię oczywiście jakąś glebą, gryzałkę i o, ale tutaj zryły, jasne piero. Ale dobrze, miękkie zawieszenie TTRT. No i się kupi jakąś glebogryzałkę i się ten tor zreanimuje, ale tym razem się tak go zreanimuje, że się zrobi upgrade na pitbajki, no. Z pitbajków nie zrezygnuję na tym kanale, bo to jest naprawdę super sprawa, jazda tania. Tania jazda po prostu, nie? Z pitbajków nie zrezygnuję, może przerzucę się na trochę mniejsze, nie wiem jeszcze, tak szczerze wam powiem. Taka, bo tu mi ktoś tamę rozwalił. O to chodzi, że u mnie ludzie na wsi też się zaczynają rządzić. Zaraz zobaczymy. O. U mnie ludzie na wsi się zaczynają rządzić i rozwalają te tamy tak samo. A tego no, nie ukrywam, że nie wolno robić. Ktoś tu rozwalił tamę. Tutaj mi dęba ścioły. Dęba oczywiście sobie dęba zabrałem. No i wszędzie widzę, że ktoś tu chodzi i rozwala te tamy. Tylko nie wiem kto. Najgorsze będzie to, że to jest na mojej tutaj posesji po połowie, bo ta rzeczka to jest. Tu jest moje po tej stronie, cały taki duży pas do samej góry, a po drugiej stronie jest sąsiadki i ktoś tu się rządzi. Ktoś tu się rządzi i te tamy rozwala. Tutaj też widzę, że jakiś przepust ktoś zrobił, rozwalił troszeczkę, bo tu się woda wylewała. Najgorsze jest to, jeszcze tamy nie są takie złe. Aha, bo ja na dwójce ruszam. Zobaczcie se na to. Patrzcie, kurde, jak zryte jest. Może podgląd się uda włączyć? Nikt wam tego może nie powiedział, albo nie wiecie, ale bobry strasznie ryją dziury. Tu jest po prostu taka jedna duża dziura, aż tam head, kurde, wydarta. Nie wiem, jak mi się chciało po prostu tak wierć, ale wszędzie jest pełno dziur. Tu trzeba uważać, jak ktoś z dziećmi, bo tutaj rodziny z dziećmi przychodzą nawet. Wnet to powinienem postawić bramkę. Bramkę postawić i... Bramkę postawić i ten... I brać opłaty za zwiedzanie, nie? Dobra, zgasimy sprzęta, żebyście cokolwiek słyszeli lepiej. No i tu mi całe zalewają te bobry. Normalnie wszystko tu pozalewane jeszcze składa ślady, jak woziłem tutaj drzewo stąd. Takie suche powalone zbierali. No ale patrzcie, kurde, tu jest po prostu istny Armagedon, tam po drugiej stronie. Kurczę, ile tu jest drzewa, tam powywalane. Na naszej stronie jak wywalili, no to pozbieraliśmy to grubsze. Gałązki im zostawiliśmy, korę obgryzły se. No a resztę się pociąło na takie pniaczki i się pozwoziło. To tutaj to już nie jest moje, tylko sąsiadki, więc no, nie ruszam tego. Takie wszystko grubsze to my pozbierali, nie? No ale no, mają tu tamę. Tama bobrów. O, tu już rękawiczka. No to jest moja rękawiczka, jak zbierałem drzewo, bo tutaj mieliśmy złożone. No patrzcie, kurde. Rąbany. Ja tu, no, ja by się dał, on zostawił kamerkę, bym wam pokazał, jak one tutaj to tamę budują, ale za dużo tutaj ludzi chodzi. O, tam po drugiej stronie, widzicie? Podejdziemy, pokażę wam.
jak, co one kurde tutaj tworzą, te bobry u sąsiadki. Powiem wam, że mieć bobra na swojej działce i mieć dużo drzewa, to jest nie za ciekawie. Zaraz tam pokażę wam wszystko, co one tu porobiły. Patrzcie, kurde, jakie wióry. Że to jak się, ja by jak siekierą. Nie wiem, jak one mogły tymi zębami po prostu takie duże kawały. Ja by siekierą. Jakby siekierą, kurde. Patrzcie, kurde, co zrobiły. Patrzcie, co zrobiły sąsiadce. Tu, jak korę objadły. Masakra, jakie ostre zęby. Je to zatrudzić, no. Tylko, że ja by je wyszkolił, żeby obcinały te drzewa. Te drzewa, żeby obcinały, które chcesz ściąć. No, patrzcie, patrzcie, co to jest. Jakie zrębki. Masakra. Że to jak siekierą normalnie jest. Kto by powiedział, że takie troty robi bóbr? Jak siekierą. Zęby naprawdę, naprawdę ostre zęby mają. Tu kolejne drzewa. O. Łączę podgląd na kamerce. Patrzcie, no, ja bym pokazał wam te łupki. Czy powiedzielibyście mi, że to bóbr zrobił? Każdy by powiedział pewnie, że siekierą, nie? Z rąbki od siekiery. Jasny gwint. Normalnie zęby to naprawdę muszą mieć ostre. Kolejne drzewo. Trochę tutaj nie źle obliczyły te bobry i spadło im tam. Ale one przemyślą, one dobrze wiedzą, o kurde, dobrze wiedzą. Tu jest najgorsze jest to, że jak one zetną drzewka, to kładem jest niebezpiecznie jeździ, bo są takie, jakby wam powiedzieć, takie szpice wystają, choćby nawet się tutaj wywalić na tym. O, tu na przykład wam pokażę, jak pościnały, teraz podrastało. One chyba dzięki temu też odrastają te trochę drzewka, ale o, ścinają na takie, patrzcie kurde, widzicie to? Jak potrafiły to tak ściąć po skosie. Jasny gwint. No i potem się wywalisz na coś takiego, no, można się zabić, nie? Tutaj takie mniejsze na przykład, ostre, o. Ja tutaj na przykład, a widzicie? Ja na przykład jak wiem, że są bobry, to ja się boję trochę kładem jeździć, bo naprawdę dużo jeszcze czasami takich niższych, wystaje tego dużo z ziemi. I jak się jedzie szybciej troszeczkę, można po prostu opony rozwalić, nie? Na tym. Normalnie istny Armagedon tu jest. O, tu są te, co rozwalali tamy. One właśnie noszą takie klocuszki, sobie fajnie tak tną. Już kiedyś widziałem to. Po prostu se tną na coś takiego, na takie klocuszki. Potem z górki se to turlają sobie do wody. Naprawdę to jest śmieszna. Śmieszna sprawa, no takie klocuszki se i tak fajnie se turlo se pcho z góreczki do wody, a potem wodą transport. One specjalnie chcą jak najwięcej tutaj zalać. Od mojej strony właśnie się tak nie chcą brać, na szczęście. Po prostu od naszej strony na szczęście drzewa dla nich nie są takie, jakby to powiedzieć, za dobre dla kory, na jedzenie. To jest jakaś leszczyna, nie wiem, nie znam się na drzewa zbytnio. No i na szczęście tamtych się nie chytają drzew, tylko wpierdzielają tutaj u sąsiadki. Tam wyżej mi ściąły, to podjedziemy, to wam pokażę. Pościnały nam drzewa. Bo drzewo jest powalone, o, ładnie, kurde, przygotowane do zabrania. Tylko trzeba uciąć na mniejsze kawałeczki i się zabiera wtedy, nie? Pod tym względem jest super sprawa. Tylko, że znowu jak mam wytnął taki las cały, jak mamy tu, to potem skąd weźmiemy drzewo na palenie, nie? A jak patrzyłem, jakie odszkodowania za takie drzewo, jak wam zetną, które drzewo rośnie 25 lat, takie drzewo, no przesadziłem, ale z 20 lat rośnie takie drzewo, one to zetną w ciągu jednej nocy, dwóch nocy. Śmieszne, co oni to wymyślają, naprawdę. Oni sobie liczą tylko tyle, co bóbr zjadł, że po prostu jak wam zetnie tam kawałeczek, to oni policzą te 5 cm, a nie to, że jest drzewo ścięte i, no i nie, to jest naprawdę śmiech na sali, co oni to kombinują, co oni to naliczają za odszkodowania za tyle lat, co drzewo rosło, no to parę tysięcy powinno się dostać, ze 2000
wtedy naprawdę wam powiem, jakby było odszkodowanie uczciwe, to ja bym się tym nie przejmował, bo za to co one mi... Powinno być coś takiego, ja wam wytłumaczę. Powinno być coś takiego, że to co one mi zetną, ja powinienem w ramach tego odszkodowania być w stanie kupić sobie takie drzewo. Na opał, nie? Na przykład na następny sezon, albo na dwa sezony. I pokażę wam fajne pułapki, jakie robią bobry. Zaraz znajdziemy tutaj jakąś. O, tu na przykład. To znalazłem. Ile jest od wody? Ile jest od wody? Jest jakieś 10-15 metrów. Od wody jest dziura bobrów. Łączę pokno, żeby na pewno się to ujęła kamerka. Dziura bobrów. Jak ją odkryłem? Znalazłem takie patyki pobijane na storcz. Tak, pobijane patyki. Ja sobie myślę, o co to chodzi? Po pierwsze te patyki tak nabijam. Kto te patyki tutaj wbijał? A potem się okazuje, że jest tam naprawdę ogromna jama w środku. Ciężko jest wam to powiedzieć, ale... No patyka braknie. Patyka braknie. Jest taka dziura i ta cała dziura była wypełniona patykami. I one chyba to zrobiły sobie na zimę. Po prostu nawciągają tutaj pełno patyków. Bo wszystkie te patyki są obrane z kory, więc one żeby se jadły, nie? Żeby se jadły, miały co jeść w zimie. Jest takich pełno dziur narobionych i właśnie z takimi gromadami patyków. No, no i tutaj kolejne drzewa pościnane. U mnie tam drzewa pościnały, zaraz podejdziemy, pokażę. To drzewo już nie jest na moim, więc no niestety muszę tam komuś powiedzieć, żeby to sobie zabrał. O, oczywiście nasze się złamało jeszcze. Jedno i drugie drzewko. No. No i nie wiem, powaliły drzewo, troszeczkę sobie zjadły kory i się im odwidziało i dalej nic z tym drzewem nie robią. Nie wiem, popierone te bobry to pościnały, tak szczerze powiem. No, tutaj zjadły skory drzewo. Tak troszeczkę istne marnotrawstwo. Tutaj dąbka ścioły troszeczkę objadły i wzięły troszeczkę z góry patyków i na tym się skończyło. Tutaj zaczynają wycinać tam komuś lat, znowu innej osobie. Masakra naprawdę, to jest... No szkodnik jest, no nie ukrywajmy ten bóbr. Później nie są tak wydrypcone tutaj przeze mnie. Było powalone drzewo i one gałązki tutaj ciągły. Widać, o. Takie slalomy, jak ciągły gałązki tam na dół z tego drzewa. Bo ja je zabrałem dopiero wtedy, jak było całe owalone z kory i z gałązek. Wszystkie gałązki poszły na tamę. I na zimę. Do... Te gałązki nie zwracajcie na to uwagę, bo to są z paru sezonów wcześniej. No tutaj tak samo pościnały i tutaj widzę, że się zaczynają mi brać za kolejne drzewo. Trzeba będzie to jakoś siatkę nawinąć. No, zaczynają się brać za kolejne drzewo. Trzeba będzie jakoś siatkę owinąć tutaj. No i pokażę wam jeszcze tor, póki jest bateria. No dziś to taki trochę nudny będzie odcinek, ale mówię wam, że zacznie się za niedługo. Jak ten wirus ten minie, no to spróbuję odbudować ten tor, tu glebogryzałka wpadnie i całe to do samej góry zrobimy takie fajne slalomy. Przynajmniej taką mam wszystko, jak widzicie, no zarosło. Jest kółeczko na środku UFO. No ale zarośnięte wszystko jest. No niestety. Ale oczywiście to wszystko pójdzie do przeróbki. Przerobimy to wszystko i to ostro przerobimy, tak żeby jakby to wam powiedzieć, żeby to był naprawdę kozacki tor, taki dla pitbajków, od razu mówię, bo jest coraz, no, coraz gorzej z jazdą, bo coraz większe obostrzenia są i jest coraz ciężej z jazdą. Tu się złamało. No, teraz gorzej z jazdą jest czysto. No i zrobię taki tor szkoleniowy na pitbajki. Tak, żeby sobie poupalać coś. Jak za dawnych czas, początku kanału. Tor swój był. Teraz jest niestety zaniedbany. Dobra. Zobaczymy. Kurde, miałem jeździć, trenować tą jazdę na kole.
ale no niestety nie wyszło. Miał być trening, a jak zawsze, zawsze mi nie wychodzi, chociaż zawsze się staram. Dobra, jedziemy coś potrenować. Jedziemy coś potrenować. Trzeba uważać, bo deski stare. A, trójeczka, no to jak to ma jechać? Bez trzymania tyterką, o trochę za mała prędkość. Jak to mówią, trzeba trenować równowagę. Fajnie jest, pyrka na biegu i jedziemy. Nie wiem co to mam, trójkę czy czwórkę, ale fajnie se leci. I tak jeździć można. Ale zimno. Jak się wjeżdża do lasu, zawsze jest zimno. Cyk. Fajnie się pyrka i jadę sobie elegancko, na spokojnie. I na spokojnie i cichutko. Taką teterką. Chciał tutaj atakować wszystko. Uwaga, pojedziemy trawerzą. Fajnie się wgryza opona, od razu uszatło. A kurde, normalnie ten enduro. Wujeczka. Żaden wyczyn. Tutaj widzę, że jest zjeżdżone. Jedziemy na dół. Ludzie sobie drzewo przygotowali. Tylko kurde, mam hamulce? Nie, mam dzisiaj hamulce mam, więc przedniego nie mam, ale mam tylny. Mocniejszy, bo ostatnio to nie podciągłem. I cyk na drugą. I wyjedziemy tą dróżką. Na spokojnie dwójeczkę. Spokojnie, cyk, podjazd. Prawie, że bez gazu. Przejedziemy tędy. O kurde. Elegancja. Nie ma to jak jeżdżenie sobie. O, tutaj co? To Pitbike Rider przeskakiwał. Co się wbił? W tym miejscu było fajny rozpęd. Cyk! I na drugą stronę. Siedzeniem się trochę kręci. O kurde. Myślałem, że jest luz. Próbujemy na kamyckach poderwać na koło coś, nie? Najłatwiej jest pod górkę. Z tego co zauważyłem, z własnego doświadczenia. Widzicie, o wiele łatwiej pod górkę jest. Bo się motor wtedy tak nie rozpędza, nie? Zaraz redukujemy na dwójeczkę i pykniemy jeszcze raz z tego lekko. Teraz mamy trójeczkę, zobaczymy na trójce jak idzie. O, tyle. A. Zamierało. Na trójce będzie łatwiej, bo to wtedy tak nie reaguje na gaz. Widzicie, o wiele łatwiej. Bo wtedy tak nie reaguje motor na gaz. No i tak TTR jest bardzo łagodna. Tylko jeszcze kwestia równowagi. Thank you.
widać. Pykniemy sobie tu. O! O! Ale mnie pociągło. To jest taki fajny plac. Może spróbujemy kółeczko zrobić.